Cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Bartosik, jestem pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku i wraz z żoną od kilku lat prowadzimy niewielkie chrześcijańskie wydawnictwo i niniejsze nagranie jest, można powiedzieć, takim przeglądem naszych dotychczasowych książek, dotychczasowych tytułów, które wydaliśmy. Ku zachęcie, abyście też nimi się zainteresowali, jest to swoją drogą też dobry pomysł na prezent. Także zacznę krótki przegląd. Książka Do wychowywania sprawiedliwości, pan Foster, jak tytuł mówi, to jest tematyczny przewodnik w biblijnym instruowaniu dzieci. Bardziej służy właśnie jako podręcznik, przewodnik niż książka, którą się czyta od A do Z. Także to jest pierwszy tytuł. Dalej, Reformowanie małżeństwa. Książka chyba najlepsza po polsku, jaką czytałem, na temat małżeństwa. Doug Wilson. Kolejna książka. Słowa mądrości autorstwa Petera Lightharta. Jest to, można powiedzieć, zestaw bajek z puentą na końcu każdej z nich, z puentą z Księgi Przysłów, takim podsumowaniem treści każdej z bajek, ale też w każdej historii przejawiają się różne nawiązania i motywy do motywy historii biblijnych. Także do czytania dla całych rodzin, dla młodzieży, dla dzieci. Kolejna książka to jest dziedzina już apologetyka, obrona wiary, przekonania, Doug Wilson, sen o rozsądku spotykającym niewiarę. Książka w formie dialogów chrześcijanina z różnymi ludźmi, przedstawicielami różnych światopoglądów, religii, stylów życia i myślenia, które no, odbiegają też od biblijnego światopoglądu, biblijnego chrześcijaństwa. Bardzo fajne narzędzie do też głoszenia Ewangelii, rozmowy, ale też słuchania ludzi, którzy nie znają Boga. Dlaczego wierzę w Boga? To jest kolejna książka apologetyczna, klasyk, można powiedzieć, wybitnego filozofa chrześcijańskiego, Korneliusza Wantila. Takie wprowadzenie, można powiedzieć, do tak zwanej presupozycyjnej apologetyki, czyli apologetyki opartej na założeniach wstępnych. Polecam. Kolejna książka, książka mojego autorstwa, Nie jesteś LGBT. Książka może też wbrew tytułowi nie tylko skierowana do osób, które identyfikują się jako osoby LGBT. Podtytuł jest Kościół, kultura, duszpasterstwo i wokół właśnie tych kwestii tutaj książka się porusza, czyli w jaki sposób radzić sobie też z różnymi wyzwaniami natury seksualnej, w szczególności homoseksualnej, w kontekście osobistego poradnictwa, w kontekście kościoła i w kontekście różnych też kulturowych zawirowań. Kolejna książka, również mego autorstwa, Zabijają dzieci, wojna kultur o życie nienarodzonych, czyli jak tu też tytuł mówi, książka na temat aborcji, zabijania nienarodzonych dzieci, w jaki sposób jako kościół, jako chrześcijanie powinniśmy też no, reagować, w jaki sposób pomagać, wspierać też osoby, kobiety po aborcji, ale też w kontekście kulturowym, czy też jest aspekt prawny, tę książkę polecam. Jeszcze jedna moja, Boże Narodzenie zmienia świat, również książka w kontekście i Kościoła, i osobistej relacji z Jezusem, z Bogiem, w kontekście kultury, czy Bożego Narodzenia w kulturze, także polecam, 25 rozdziałów, też dobra pozycja do czytania, w czasie Adwentu. Książka o rzeczach przyszłych, o eschatologii, wprowadzenie do postmilenizmu, czyli eschatologii, można powiedzieć, nadziei, eschatologii zwycięstwa Królestwa Bożego w historii. Jest to pokrótce też omówienie innych spojrzeń na eschatologię. Myślę, że autor też solidnie, w biblijny sposób omawia spojrzenie Pisma Świętego właśnie na rozwój Bożego Królestwa, przyszłość Kościoła, przyszłość świata i na temat rzeczy przyszłych. Dwie książki dla pań, chociaż nie tylko. Ja jako pan czytałem i jestem bardzo zbudowany w poszukiwaniu zadowolenia. Nancy Wilson, można powiedzieć, bardzo praktyczna książka, praktyczny poradnik życia chrześcijańskiego, satysfakcji, zadowolenia, w zadowoleniu, wdzięczności za Boże dzieła. Również w zadowoleniu i wdzięczności za te trudniejsze rozdziały naszego życia, przez które też przechodzimy. Polecam, nie tylko dla pań. Rachel Jankowicz, albo Jankowicz, Ty, czyli kto, dlaczego jesteś ważna i co z tym zrobić?
To jest książka, która odpowiada też na takie, można powiedzieć, modne, współczesne teorie psychologiczne, które stawiają człowieka na piedestał, które zachęcają do tego, żeby podążać za realizacją jakichś własnych marzeń, bez względu na to, czy są zgodne, czy niezgodne z Bożym Słowem. Odpowiedź na psychologię selfizmu, gdzie to ja jestem na piedestale mojego życia, a nie Chrystus. Także również pełna praktycznych porad i zachęt, nie tylko dla pań. Książki apologety kulturowego Francis Schaeffer, wydaliśmy 4 takie tytuły. Pierwsza z nich Śmierć w mieście, książka oparta o rozważania z księgi Jeremiasza, ale przeniesiona właśnie na kontekst świadectwa chrześcijan w kulturze. W jaki sposób skutecznie świadczyć o Chrystusie w kulturze, która, można powiedzieć, odeszła od chrześcijaństwa, można powiedzieć, w kulturze postchrześcijańskiej. Ucieczka od rozumu, książka, która uczy nie tylko rozumienia Słowa Bożego, ale też uczy historii, sztuki, odczytywania właśnie kultury przez pryzmat zmian, które odbywały się w przeszłości. Również Francis Schaeffer serdecznie polecam właśnie nie tylko miłośnikom historii, sztuki, ale myślę, że to jest wyzwanie też dla każdego chrześcijanina, abyśmy w zmieniającym się świecie komunikowali niezmienne prawdy językiem, który jest zrozumiały dla współczesnego człowieka. Ucieczka od rozumu. Również Francis Schaeffer, Powrót do wolności i godności. Oraz Znak chrześcijanina. Takie dwie krótsze formy wydaliśmy. Również praktyczne. Tutaj ta książka jest o miłości wzajemnej, czyli miłość jako znak chrześcijanina, miłość braterska. Pomimo różnic pomiędzy chrześcijanami jesteśmy winni sobie wzajemnie miłość braterską. Jeszcze dwie pozycje. Książka mojego autorstwa, do takich należy Królestwo, biblijna obrona chrztu niemowląt. Czyli książka, jak tytuł mówi, chociaż też wahałem się, czy dawać tytuł biblijna obrona chrztu niemowląt, czy chrztu domostw. Biblia mówi o chrzcie domostw, których częścią są również między innymi niemowlęta czy małe dzieci. Polecam reformowane spojrzenie nie tylko na chrzest, ale też na miejsce dzieci w kościele i w rodzinie. I ostatnia rzecz, książka, można powiedzieć, o podstawach Ewangelii, podstawy wiary chrześcijańskiej autora Dega Wilsona, Czysta woda, czerwone wino, łamany chleb. Świetna książka do tego, żeby też móc wręczać niewierzącym przyjaciołom, znajomym, o co chodzi w tym biblijnym chrześcijaństwie. Co jest podstawą Ewangelii? Co głosimy? Co Chrystus dla nas uczynił? Jakie są podstawy, absolutne podstawy, elementarz, można powiedzieć, chrześcijańskiej wiary? Także słuchajcie, to jest te 17 książek, które jak na razie wydaliśmy. Pracujemy nad kolejnymi. Więcej o każdej z nich przeczytacie na naszej stronie, naszego wydawnictwa. wydawnictwotrinity.pl wydawnictwotrinity.pl Jeszcze dokładnie ten adres też wpiszemy w opisie tego filmiku. No i cóż, zachęcam do zapoznawania się z naszymi książkami, do czytania dobrych książek, oprócz oczywiście Pisma Świętego, a nie zamiast. I zachęcam do czytelnictwa, dojrzewania w myśleniu, rozumieniu świata, rozumieniu siebie samych, przede wszystkim lepszego poznawania Pana Boga. I myślę, że mam nadzieję, że te książki też temu służą. Także zapraszam, polecam i pozdrawiam.